Cześć! W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak chodzić po schodach po urazie kończyny dolnej. Otóż, gdy mamy operację, jesteśmy po operacji przykładowo kolana, mamy problem, nie wiem, ze skręconym stawem skokowym bądź na przykład z biodrem, problem jest taki, że pacjenci jakby nie mają zakodowanego, którą nogą schodzimy. Zasada jest bardzo prosta. Jakby wytłumaczę Wam dlaczego, ale jest coś takiego, że jak schodzimy ze schodu w dół, to schodzi noga chora. I łatwo sobie to wyobrazić, chora idzie do piekła. Oby nie poszła, ale wchodzi tutaj, więc tak. Jeśli chodzi o wychodzenie, to zdrowa noga rusza pierwsza. Więc zdrowa idzie do nieba. Ok? Dlaczego tak się dzieje? Znaczy, dlaczego tak musimy robić, powiem Wam. Ponieważ wyobraźmy sobie, że mamy problem. Przykładowo jesteśmy po endoprotezie kolana i schodzimy ze schodów. Stoję równo. O! Dobra. Mam nadzieję, że mnie widać. Więc tak, schodzę. Jakbym zszedł, lewa jest chora, pamiętajmy. Jakbym zszedł prawą nogą, w tym momencie, jak odrywam prawą nogę, cały ciężar jest postawiony na nodze lewej. I jak jest to ta faza przeniesienia, to w kolanie następuje bardzo dużo jakby kompresji, za dużo sił. Więc wtedy raczej na pewno pojawi się nam ból. I to jest jakby kluczowy temat. Oczywiście kolano mocno tu pracuje, ale jak mamy problem ze stawem skokowym, również, ponieważ w danym momencie tam dochodzi do zmiany ustawienia i też może dojść do jakby dużego nadwyrężenia. Oczywiście z biodrem jest podobnie. Jeśli chodzi o wychodzenie, z prostego względu wychodzimy jakby z zdrową kończyną, dlatego że ona jest zwykle mocniejsza. Więc łatwiej jest po prostu sobie wyjść. Oczywiście, jakby się nam zapomniało, to lepiej wychodzić już naprzemiennie, jakby wcześniej po zabiegu, niż schodzić. Schodzenie jest bardzo niebezpieczne. Poza tym, wyobraźcie sobie, że jak jesteście po endoprotezie i ten gorset mięśniowy jest słabo wydajny, jak zeszliście by w ten sposób, spróbowalibyście zejść, gorset mięśniowy na przykład by nie wytrzymał tego, moglibyście polecieć ze schodów. Czego raczej byście nie chcieli i ja również. To jest jakby ta fizjoporada, która jest Wam potrzebna. Trzymajcie się, pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Pozdrawiam Was serdecznie, Maciek, bądź w dobrej formie.